Starsza pani podbija świat. Witam serdecznie w kolejnej poziomce powtórkowej, jak powiemy, czas na powtórkę materiału. Time for review. Time for review. A jak powiemy od części 46 do części 59? From part 46. From part 46 to part 59. To part 59. Ogarnęły mnie wątpliwości, czy dobrze wytłumaczyłem, jak wymawiać ten dźwięk r. Więc mamy tutaj buzię na pomarańczowo otwartą. I przez tą otwartą buzię wchodzi czerwona strzałka, która pokazuje język. I widzimy, że ten język jest podwinięty w tył do gardła. Rrr, takie peczane jak baranki. Rrr, rrr. No i spróbujmy teraz słowo wczesny, wcześnie. Early. Podwinąć język do gardła. Early. Teraz na dole mamy słówko turn. Podwinąć język. Turn. Turn. Mamy słówko terminal. Podwinąć język. Terminal. Terminal. Mamy słówko there. Podwinąć język. There. There. To jak powiemy wcześnie na czas późno? Early, early, on time, on time, late, late. A jak powiemy pani jest wcześnie, jesteście na czas, jesteśmy spóźnieni. You are early. You are early. You are on time. You are on time. We are late. We are late. Pasażer jest wcześnie, ale lot jest opóźniony. The passenger is early, but the flight is delayed. The passenger is early, but the flight is delayed. Loty są na czas, ale pasażerowie są spóźnieni. The flights are on time, but the passengers are late. The flights are on time, but the passengers are late. Jesteś pewna, że to twoja torba, a nie moja? Are you sure that this is your bag and not mine? Albo, are you sure this is your bag and not mine? Jesteś pewien, że to nasz lot? Are you sure that this is our flight? Are you sure this is our flight? Jestem pewna, że w Wielkiej Brytanii potrzebujemy brytyjskich pieniędzy. I am sure that in Britain we need British money. Albo, I am sure in Britain we need British money. Jestem bardzo głodny. Musimy znaleźć jakiś KFC. I am very hungry. We need to find a KFC. I am very hungry. We need to find a KFC. A druga osoba zaprotestuje, ale teraz
Musimy iść do terminalu 5. But now we need to go to terminal 5. But now we need to go to terminal 5. Musisz poczekać. I odpowiedź: nie ma sprawy. Dobra, nie ma sprawy. You need to wait. You need to wait. Okay, no problem. Okay, no problem. No to jeszcze raz. Jestem bardzo głodny. Muszę znaleźć jakieś KFC. I am very hungry. I need to find a KFC. I am very hungry. I need to find a KFC. I odpowiedź: nie ma sprawy, jesteśmy wcześnie, więc mamy czas. No problem. We are early, so we have time. No problem. We are early, so we have time. Poczekaj tutaj. Muszę pójść poszukać ubikacji. Please wait here. I need to go find a restroom. Please wait here. I need to go find a restroom. Nie ma sprawy. Nie spiesz się. No problem. Take your time. No problem. Take your time. Jesteśmy wcześnie i nasz lot jest opóźniony, więc mamy czas. We are early and our flight is delayed, so we have time. We are early and our flight is delayed, so we have time. Poczekaj tutaj. Dobra, czekam tutaj. Wait here. Okay, I am waiting here. Wait here. Okay, I am waiting here. Jeśli chodzi o powtórkę numerów 50, to zachęcam po prostu wrócić do naszej poziomki przygody 59. Tutaj mamy jedyne 5 słówek, no oczywiście jeszcze pochodne, tak jak dive i diver, które nauczyliśmy się w naszych przygodach 50. I są to słówka, które no nie mają faktycznie bezpośredniego związku z podróżą samolotem starszej pani. Ale są to słówka bardzo podstawowe, z wyjątkiem może tego najniżej buddy, które jest takie bardziej językiem amerykańskim. Dlatego zdziwiło mnie, że wiele osób nie wzięło sobie numerów 50 na poważnie. Całe słownictwo, które tam mamy, bardzo się nam przyda w podróży samolotem. Dlatego gorąco zachęcam, żeby sobie to całe słownictwo powtórzyć. Będziemy je używać. I zebrane jest ono, jeśli chodzi o wszystkie gesty i sygnały w poziomce 59, natomiast w dalszym ciągu tego wideo tutaj będziemy uczyć się zwrotów, które były w numerach 50, ale nie były wyrażone gestami. Patrz w prawo. Dobra, patrzę się w prawo. Look right. Look right. Okay, I am looking right. Okay, I am looking right. Patrz się w lewo. Dobra, patrzę się w lewo. Look left. Look left. Okay, I am looking left. Okay, I am looking left. Kiedyś nauczymy się ładniejszej, grzeczniejszej wersji, ale teraz powiemy o schle. Proszę przesunąć torbę. A pani Dziunieczka, bardzo miła, powie dobrze. Please move your bag. Please move your bag.
Sure. Sure. Tędy proszę. This way, please. This way, please. A jak już wreszcie wszyscy, którzy mają wsiąść, wsiedli, to jak dajemy kierowcy sygnał, że może już ruszać? All clear. All clear. A jak wścibska sąsiadka już sobie pójdzie, to jak starsza pani powie rodzinie, że już mogą wyjść z ukrycia? All clear. All clear. A teraz mąż idzie za szybko na lotnisku i chcemy mu powiedzieć, żeby zwolnił, a on nam skłamie w odpowiedzi, że właśnie zwalnia. Jak to powiedzieć? Slow down. Slow down. OK, I am slowing down. OK, I am slowing down. Przyspiesz. Zwolnij. Speed up. Speed up. Slow down. Slow down. Jak powiemy, uwaga stopień, uwaga pod nogi, patrz jak chodzisz. Watch your step. Watch your step. Great. Great.